Soplicy Horyszkowie odmówili dziewkę, że mnie, Jackowi, czarną podano polewkę. Tak napisał Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Czy to była ta zupa? Nie wiem. Chciałabym dziś zapoznać Was z zupą, która wzbudza mieszane uczucia. Ci, którzy posmakowali, są zachwyceni, ale kiedy dowiadują się, z czego tak naprawdę jest przygotowana, to dużo osób kręci nosem. Składnikiem zupy jest krew, gęsi, kaczki lub wieprzowa, a zupa to czernina. W 2023 roku zajęła 11 miejsce na liście najgorszych dań świata. Nie wiedzą, co mówią. A ja chcę podać Wam przepis na idealną czerninę z kluskami ziemniaczanymi. Jest pyszna. Zapraszam. Dziś jestem na gościnnych występach u mamy i ona mnie instruuje, jakie mam to wszystko zrobić. Do przyrządzenia czerniny potrzebna jest nam krew przede wszystkim. I ja mam w ręku opakowanie 120 ml krwi. Muszę to wymieszać z mąką. Mąki mam nasypane 1,5 łyżki dużej. I muszę to tak rozrobić, żeby nie było żadnych grudek. Taką dostałam instrukcję. Jest dosyć prosto się to robi, więc nie będzie z tym jakiegoś problemu. Robimy to pomału, delikatnie, nie spieszymy się. Musimy to wszystko ładnie wyrobić, pięknie mi się zrobiło. Oczywiście troszeczkę czasu potrzeba do tego. Do krwi, która została w kubku, dolewam łyżkę octu. I muszę to wymieszać. I wszystko wlewam i łączę z mąką. W międzyczasie serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału. Jeśli film Wam się podoba, to poproszę o łapkę w górę. Te wszystkie czynności, które wykonacie, pozwalają mi rozwijać mój kanał i tworzyć dla Was bardziej ciekawe i lepsze filmy. Na moim kanale znajdziecie mnóstwo pysznych przepisów, dużo odpowiedzi na pytania, jak zdrowo żyć. A wkrótce, jak zaprojektować ogród. Naszą zaprawę mamy już przygotowaną. Musimy ją teraz wlać do rosołu, który już wcześniej został ugotowany. Rosołu mamy 3 litry. Moja mama gotuje przepyszny rosół. Jak to mój syn mówi, mama, ty to robisz super rosół, ale babcia to robi najlepszy na świecie. Wracamy do czerniny. Do zaprawy dolewamy troszeczkę rosołu. Delikatnie mieszamy, rozrabiamy na miseczce, żeby wszystko nam się ładnie połączyło. I wlewamy wszystko już do rosołu. Cały czas mieszając. Rosół delikatnie na wolnym ogniu się gotuje. W kolejnym kroku trzeba zagotować całość około 5 minut, delikatnie mieszając. Czyli delikatnie mieszamy, gotujemy 5 minut. Wypadałoby też posmakować i podjąć decyzję, czy nie trzeba dodać soli lub jeszcze octu. U mnie w domu je się tą zupę z kluskami ziemniaczanymi i ja za chwilę pokażę Wam, jak zrobić takie kluski ziemniaczane. Kluski ziemniaczane, wydawałoby się, że jest to problem, żeby je zrobić, ale wręcz przeciwnie, robi się je dosyć prosto. Obieramy ziemniaki, ja mam 1,5 kg i musimy je zetrzeć. Troszeczkę musimy się namęczyć. Mamy już. Teraz należy je przełożyć na sitko i odcedzić.
Takie kluski nie tylko możecie zjeść z czerniną, ale również pyszne są ze skwarkami, bardzo dobre ze śmietaną i z twarogiem na przykład. Już ziemniaczki nam się odcedziły. Teraz musimy dodać mąkę. Mąka żytnia, 1,5 szklanki. Tak naprawdę to w zależności od tego, jakie są te ziemniaki. Jeśli są takie wodniste bardziej, że na przykład nie odcedziliście ich dobrze, to musicie dodać więcej tej mąki. Więc postarajmy się odcedzić ziemniaki dobrze, tak porządnie. Dodajemy trochę soli. Nie wiem, tej soli na 1,5 kilograma, tam mi mama sypnęła. Mała łyżeczka. Takie jest moje zdanie. Mała łyżeczka wystarczy. Ja za chwilę pokażę Wam, jaka musi być konsystencja ziemniaków. To jest mniej więcej taka, o właśnie, że jak weźmiecie łyżkę, to te ziemniaki Wam nie spadną. Takie ciasto, można powiedzieć, jest najlepsze na kluski ziemniaczane. Takie rzucane na wodę. Woda nam się już gotuje. I tutaj już do gry wchodzi mama. A ja filmuję. Kluseczki pięknie się robią. Za chwilę zaczną wypływać i tak naprawdę to po 3 minutach od wypłynięcia musimy je wyjąć. Zobaczcie, jak pięknie się te kluseczki robią. Pyszne. Wszak patrzę, to ślinka mi leci. Cudo. Wyjmujemy i od razu nalewamy czerninę i jemy. Jeśli takie kluski chcecie przechować i zjeść sobie później, to ja proponuję przelać zimną wodą i dodać troszeczkę oliwy i wymieszać, żeby nam się nie posklejały. Teraz, kiedy jecie na bieżąco, no to nie ma co przelewać, żeby nie były zimne. Kluseczki przygotowane. Możemy nalewać zupę. Muszę Wam powiedzieć, że ta zupa wyszła wyjątkowa, a tata powiedział, że nawet nie musi dodać octu. On zawsze dodaje octu jeszcze. Dziękuję bardzo. Zachęcam. Gotujcie. Zapraszam na inne moje filmy. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrybujcie kanał. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.